a jeśli ta zachęta będzie prowadzić dalej, no to to będzie też powód do wzrostu innego rodzaju przestępczości. Popatrzmy jeszcze na ten koszyk. Tyle będzie można wywieźć, bo tu jest te 1000 zł. Nie, tu nie ma. To jest wielokrotnie więcej. To jest kwota 150 zł. Sześciokrotnie więcej będzie można wywieźć. To ogromne. Czyli 6 takich koszyków, krótko mówiąc, bez konsekwencji de facto. To widzicie Państwo, to ja tutaj nie byłem zorientowany. Andrzej poprawił, czyli 150 zł kosztował ten koszyk. Krótko mówiąc, 6 takich koszyków i bez konsekwencji. No, żyć nie umierać. No, kraj, tutaj rzeczywiście Donald Tusk zapowiadał, że będą powracać młodzi Polacy na emigrację. Ale myślę, że teraz pomyśl o swojej Europie, kiedy Polska tak się otworzyła, to jak się dowiedzą złodzieje, też i kieszonkowcy z różnych krajów Europy, masowo będą przyjeżdżać tutaj do Polski, wiedząc, że jak można się obłowić. No, mam nadzieję, że jednak te absurdalne regulacje nie wejdą w życie i że Państwo nam w tym jako media pomożecie.